Pomocnik Mikołaja. W lesie robiło się już cicho. W domkach dawno zgasły już światła. Z kominów nie leciał już dym. Grudniowa noc była jasna jak nigdy dotąd, bo Mikołaj dziś leciał przez niebo, oświetlając wszystko wokół. Przeleciał szybko nad domami i wylądował lekko, bezdźwięcznie, tuż nad lisią jamą. Mimo że sanie tak lekko dotknęły śniegu, wydając przy tym tak cichy dźwięk, niemal niesłyszalny dla człowieka, to wystarczyłoby wybudzić ze snu czujnego lisa, który ostrożnie wyjrzał przez okno. Widząc krzątającego się przy saniach człowieka w czerwonym kubraku, zdziwił się nieco. Dziwny starszy pan wydawał się czymś bardzo zmartwiony. Lis z dużą rezerwą odważył się jednak wyjść i porozmawiać z człowiekiem, który wydał mu się dziwnie przyjazny. — Czy coś się stało? — zapytał niewinnie lis. — Och! — przestraszył się mężczyzna. — Któż mnie zobaczył? Kolejne nieszczęście! — Nieszczęście? — zapytał lis. — Czemu nieszczęście? Co się stało i przede wszystkim, co robi pan w moim domku o tej porze? Mężczyzna zdziwiony nieco roześmiał się na słowa lisa. Ja jestem świętym Mikołajem, przynoszę ludziom prezenty, jednak dziś i zwierzęta postanowiłem obdarować, wyjaśnił. Jednak noc niedługo się kończy, a ja mam jeszcze tyle prezentów, a kominy takie małe. Nie przecisnę się, nie zdążę na czas, powiedział smutno. Lis rozejrzał się po okolicy. Kominy nie były dla niego wcale małe. Nieraz przecież sprytnie wkradał się przez nie do domków, zazwyczaj ze swojej ciekawskiej natury, byle tylko podejrzeć, co też inni trzymają w domkach. Mógłbym ci pomóc, Mikołaju. Dla mnie to nie problem. Zmieszczę się do komina i jeszcze prezenty wniosę. Umiałbyś to zrobić? Zapytał Mikołaj. Lis przytaknął dumnie, nie wyjaśniając Mikołajowi, że już nie raz był w tych domkach. Och, jakie szczęście! Mam tu listę prezentów dla każdego mieszkańca lasu. I gdy Mikołaj wymieniał kolejny domek, do którego ma trafić prezent, lis szybko i z niebywałym sprytem znikał w kominie z prezentem i pojawiał się z powrotem. Mikołaj z podziwem obserwował zwinność lisa, dziwiąc się, że przy każdym wejściu i wyjściu z komina lis robi tak sprawnie, że nawet nie bruci pięknej rudej sierści. Gdy skończyli i powoli budził się już dzień, Mikołaj odczytał ostatniego mieszkańca lasu na liście. Pan lis, dla ciebie nie mam prezentu. Mam tu zapisane, że byłeś niegrzeczny. Czy to możliwe? Zapytał Mikołaj. Ech no, to możliwe, Mikołaju, potwierdził ze wstydem lis i skulił głowę. Mikołaj popatrzył się na chwilę surowo, po czym roześmiał się wesoło. Oj, drogi przyjacielu, dziś odkupiłeś swoje winy i stałeś się najszlachetniejszym zwierzęciem tegorocznych świąt. W ramach prezentu pokażę ci świat, polecisz ze mną w długą podróż na biegun. I odlecieli. Zanim wstało słońce, zanim zapaliły się światła i zanim z domków dało się słyszeć wesołe okrzyki małych mieszkańców lasu.